Ile wody potrzebuje twój organizm? Zawartość wody w organizmie maleje wraz z wiekiem. U noworodków i małych dzieci wynosi około 75%, a u seniorów nawet mniej niż 50%. Zobaczmy, dlaczego odpowiednie nawodnienie jest takie ważne. Sprawdźcie, ile wody powinniście dostarczyć do organizmu każdego dnia. Przyjmijmy, że objętość typowej szklanki to 250 ml. Możemy nawadniać się nie tylko wodą w czystej postaci. Są też inne zalecane źródła płynów. Niektóre płyny nie są polecane w zdrowej i prawidłowo zbilansowanej diecie. Warto więc pamiętać, których unikać. Spożywanie odpowiedniej ilości płynów może wydawać się trudne. Dlatego mamy dla Was kilka pomocnych rad. Woda nie musi być nudna. Pyszną i zdrową wodę smakową z łatwością można zrobić samemu w domu. Wystarczy dorzucić kilka składników. Z codziennego picia wody płyną same korzyści.